Ośrodek Kultury i Sportu Wiszni Małej bardzo chętnie zaangażował się w całą tą akcję Solidarna Wisznia Mała. Początki jak zawsze były trudne, ponieważ nie mieliśmy maszyn do szycia, ale w momencie, kiedy ogłosiliśmy po swoich znajomych, rozdzwoniliśmy się, oczywiście każdy się początkowo zastanawiał, czy potrafi, czy podoła, ale później okazało się, że każdy z nas jednak posiada taką umiejętność. I proszę sobie wyobrazić, że nasze oczekiwania tak naprawdę nie były aż tak duże. Wydawało nam się początkowo, że nie podołamy temu, ale okazało się, że uszyliśmy ponad 1500 maseczek. Była to niesamowita akcja, która nas wspólnie jednoczyła, która pozwoliła na miłe gesty. No i oczywiście dzisiejszy dzień, dzisiejsza gala tak naprawdę to piękne podziękowanie dla wszystkich tych osób, które tak chętnie zaangażowały się w tą akcję. Z serca dziękuję za dobro, jakie otrzymaliśmy, bo tak naprawdę wystarczył tylko telefon i uśmiech czasami i to zadziałało, proszę Państwa. I to zadziałało i powstały przepiękne maseczki szyte przez mieszkańców Wisznia Mała. Wprawdzie jeszcze jesteśmy w trakcie naszej epidemii, która dotyka nasz kraj, niemniej jednak chcieliśmy podziękować wszystkim tym wolontariuszom, którzy na początku tej pandemii odpowiedzieli pozytywnie na apel i uszyli maseczki. Tych maseczek okazuje się, że już jest około 10 tysięcy. Myślę, że nikt na początku nawet nie myślał o tym, że tak ogromna ilość pracy zostanie wykonana. Pracy, która uchroniła wiele zdrowia, a może i żyć. Nie tylko naszych mieszkańców, bo jak dzisiaj się dowiedzieliśmy, te maseczki trafiły do wielu szpitali, miejsc, w których osoby tego bardzo potrzebowały. Również DPS-y, sale szpitalne. W związku z tym chcieliśmy po prostu podziękować za to danie serce, za swój czas wolny, również i własne środki finansowe, bo przecież wszystkich spraw nie dało się sfinansować tylko i wyłącznie przy pomocy pieniędzy gminnych. Dlatego tak duża rzesza osób dzisiaj z nami była, ale również wiele osób nie dotarło. Dlatego też i za tym pośrednictwem bardzo serdecznie im dziękuję za udział w tym wydarzeniu, za Solidarną Wisznię Małą, za dobre serce, dużą pracę i tą radość, którą bardzo wielu osobom sprawiliśmy. I myślę, że dzisiaj wszyscy zdaliśmy egzamin z tego, że umiemy sobie nawzajem pomagać, że chcemy to robić. Jest w nas dużo pozytywnej, dobrej energii. I myślę, że jak przyjdą znowu takie terminy, w których trzeba będzie się wspierać, będziemy mogli liczyć na tych, którzy dzisiaj z nami byli. Akcja Solidarna Wisznia Mała została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wiszni Małej. Angażowała społeczność lokalną do szycia maseczek, ale również do pomocy sąsiedzkiej w związku z zaistniałą sytuacją. Pomoc sąsiedzka opierała się na wyczuleniu na potrzeby ludzkie, a szczególnie tej grupy osób starszych, którzy nie byli w stanie samodzielnie zabezpieczyć się w artykuły żywnościowe, w środki czystości, czy też w jakieś załatwić jakieś bardzo ważne sprawy osobiste. Solidarna Wisznia Mała w akcji, która polega na szyciu maseczek między innymi, brało udział około 50 osób, a może i nawet więcej. Częstokroć była to jedna osoba, za którą się kryła cała rodzina. Społeczność lokalna bardzo otwarła się na tego typu działanie. Wiemy, że udział w tej akcji był związany z potrzebą serca, nie był wymuszony, nie był nakazem i może dzięki temu udało się uzyskać tak dużo wartości dodanych. Myślę, że Solidarna Wisznia Mała zdała cudownie egzamin ze swojej odpowiedzialności.